Obywate zorganizowaliśmy w ramach tak zwanego Dziedzińca Dialogu, bo to inicjatywa podobno poprzedniego papieża. To się tak nazywało w oryginale, mówiąc prawdę, Dziedziniec Pogan, ale w tłumaczeniu na polski uznano, że to jest zbyt drastyczna nazwa i o ile się nie mylę, zmieniona na Dziedziniec, prawda, na Dziedziniec Dialogu i dała być podobno, ja mówiąc prawdę, czytałem w różnych wywiadach, które towarzyszyły w zeszłym roku organizowanej debacie, że to się jakoś wiąże ze świątynią jerozolimską, że tam był jakiś taki dziedziniec, gdzie Boga dopuszczano. Boga zainteresowany tym, co się dzieje w świątyni, więc nie tam byle jaki Boga, prawda, żeby sobie porozmawiać. O. I myśmy zaakceptowali również wzięcie udziału poprzez organizowanie debaty, oczywiście zgodnie z naszym duchem, to znaczy otwartym pluralistycznym. Powiem prawdę, że się wahałem w pewnym momencie, jak wiedziałem, co się dzieje, prawda, wokół tak zwanej ideologii gender, związków partnerskich. Mnie się wydawało, że to jest atmosfera w najmniejszym stopniu sprzyjająca jakiemukolwiek dialogowi, ale w sumie uznałem, że jednak rozmawiać warto nawet w trudnych sytuacjach, zwłaszcza w małych gronach, to jest niezależne od jakichś szerszych koniunktur, a tutaj jesteśmy z natury rzeczy skazani na małe grono, chociaż mam nadzieję, że się jeszcze powiększy. Wybieramy temat, który, mówiąc prawdę, różnie sformułowany, ale podejmowaliśmy już parokrotnie, dlatego że problem religii i chrześcijaństwa w społeczeństwie demokratycznym to jest jeden z tematów, który nas interesuje, nas pasjonuje. Mi się wydaje, że to jest temat, który wymagać będzie bardzo wielu jeszcze debat, dlatego że to jest problem permanentny. Ja będę mówił szczerze, to znaczy mi się wydaje, że on występuje w małym stopniu tam, gdzie siła kościołów jest ograniczona, słaba. To znaczy wtedy problem napięcia między kościołem i drugi kraj, który dobrze znam, Francja, prawda? Nawet tam są ogromne manifestacje często właśnie chrześcijan organizowane na przykład. Prawda, przeciwko związkom partnerskim, notabene, przeciwko małżeństwom, to jest coś więcej, czyli przeciwko szkołom laickim, praktycznie likwidacji szkół wyznaniowych, gdzieś tam 20 lat temu, za czasów Mitterranda. Natomiast jest to społeczeństwo, w którym wpływ kościoła, codzienny wpływ religii jest bardzo ograniczony i tego typu tematy, one pojawiają się w pracach często bardzo wybitnych myślicieli, natomiast rzadko jako przedmiot debaty, można powiedzieć, rozległej debaty. Natomiast u nas problem Kościoła i demokracji, mi się wydaje, że jest jednym z fundamentalnych problemów i to jest, widać, że ja się ograniczę tylko do paru słów, a w gruncie rzeczy do paru wypowiedzi takich wybitnych przedstawicieli Kościoła, które pokazują, jak mi się wydaje, na problem, jaki istnieje, prawda? Tak, arcybiskupa Gądeckiego. Państwo i Kościół nie tylko są dwoma instytucjami żyjącymi obok siebie swoim własnym, autonomicznym życiem. To są dwie instytucje zdane na siebie i to zdane na podobieństwo związku ciała z duszą. Bez duchowych wartości, jakie przynosi Kościół, ciało państwa obumiera. To jest myśl, którą ja rozumiem, ale nie bardzo widzę, gdzie jest w tej wspólnocie politycznej miejsce dla ludzi, którzy są innego wyznania albo którzy są w ogóle niewierzący, prawda? Tutaj tego nie ma. No, przytoczę tylko jako anegdotę to, co ojciec Rydzyk powiedział w Sejmie, mnie prawa ludzkie nie obowiązują, prawda? To znaczy, mając na myśli oczywiście, że tylko prawa boskiego obowiązują. To jest bardzo interesujące. Ja przytoczę przykład, który jest bardzo drastyczny, ale moim zdaniem, który do pewnej skrajności doprowadza tę logikę. Nie wiem, kto z Państwa pamięta, była we Francji sławna sprawa Tuvier. To był taki zbrodniarz wojenny, który przez 40 lat był chroniony przez ludzi kościoła. I przewodniczący episkopatu zgromadził grupę wybitnych historyków, przede wszystkim katolików, ale nie tylko, żeby spróbowali wyjaśnić, dlaczego tak się działo. Prawda? I tam różne argumenty padały. René Raymond, bardzo wybitny historyk, który już nie żyje, przewodniczył tej grupie. I tam różne argumenty. Między innymi dwuznaczny stosunek Kościoła do petynizmu. To znaczy, to była rewolucja narodowa. To była
to była w gruncie rzeczy odpowiedź na rewolucję francuską. Inny argument moim zdaniem był bardzo interesujący. To znaczy, że ludzie Kościoła często nie uważają właśnie, żeby prawa wspólnoty politycznej obowiązywały, że są wyższe prawa, którym są podporządkowani i wobec tego tutaj stosunek do Tuwie bardziej był determinowany przez to. Otóż tutaj w tych słowach, prawda, księdza dyrektora coś takiego pobrzmiewa. Arcybiskup Jędraszewski, dla Kościoła epoka prześladowań i dyskryminacji się nie skończyła. To znaczy, że dzisiejszą epokę państwa demokratycznego uważa się w istocie jako, z tego punktu widzenia, jako kontynuację. No i przytoczę sławne słowa, tysiąc razy przytaczane, ale moim zdaniem nie można ich redukować do anegdoty arcybiskupa Michalika z 93 roku. Katolik ma obowiązek głosować na katolika, chrześcijanin na chrześcijanina, muzułmanin na muzułmanina, Żyd na Żyda, mason na masona, komunista na komunistę. Każdy niech głosuje na własne sumienie. No, to jest bardzo interesująca taka wizja kastowo-korporacyjna, gdzie wybór jednostki w każdej sprawie jest determinowany przez religijną przynależność. To znaczy, to jest zupełnie inna wizja niż wizja społeczeństwa demokratycznego, w którym są różne kryteria, różne powody, dla których ludzie głosują na różne partie. Zresztą znamy to z polskiej rzeczywistości, prawda, od prawa do lewa. Chrześcijanie czy katolicy głosują od prawa do lewa. To jest bardzo interesujący typ utopii, ale który nie jest traktowany jako typ utopii, tylko jako pewien opis, jeżeli nie rzeczywistości, to postulowany rzeczywistości. W każdym razie jedna tylko jeszcze uwaga, to znaczy stosunek do dwóch prezydentów, których w tym roku mieliśmy i mamy, to znaczy byłego prezydenta Komorowskiego i do obecnego prezydenta Dudy, przez dużą część hierarchii kościelnej był z tego z punktu widzenia bardzo symptomatyczny. To są dwaj chrześcijanie, notabene Komorowski też zawsze był uważany raczej za konserwatywnego katolika, którzy prezentują zupełnie inny stosunek do prawa i zupełnie inny stosunek do wspólnoty demokratycznej. I widzieliśmy jako reakcję inny, odmienny stosunek do tych dwóch postaci ze strony Kościoła. To są tylko przykłady, można by traktować się jako anegdotyczne, ale przykłady, które pokazują, że problem istnieje, że problem Kościoła i wspólnoty demokratycznej istnieje, jest bardzo ważny i prawdopodobnie będzie istniał długo i dlatego zaprosiliśmy Państwa i teraz już odbiorę sobie głos, prosząc Państwa na pewno w porządku alfabetycznym, bo tak no nie wiem dlaczego właściwie tutaj Dominika Kozłowską Popawę umieszczono. Przywrócimy porządek alfabetyczny? Panią Dominikę poprosimy. Myślę, że tak. Może jakiś inny alfabet. Zatem zaczynam, tak? Dziękuję zatem za zaproszenie do udziału w tej dyskusji. Okropnie nie lubię rozpoczynać, lubię kończyć. Ale rozumiem, alfabet jest nieubłagalny, dobrze. Dlaczego? No bo to jest szalenie liberalny reżim. Jeżeli Paweł Lisicki, którego pozbawiłem pierwszeństwa w ten sposób, zgodzi się, to wobec tego tak właśnie zrobimy, to pani zakończy, dobrze? Dobrze, w porządku. Dobrze. No to postawiony w takiej sytuacji, nie mogę wyboru, muszę zacząć. Nie, dobrze, no, dziękuję bardzo za zaproszenie, po pierwsze. Po drugie, skoro mam zacząć, to postaram się powiedzieć, jak ja widzę ten problem relacji Kościoła-demokracji. Mała, drobna uwaga dotycząca stosunku już takich, znaczy nie od rzeczy konkretnej, stosunek dwóch różnych prezydentów i stosunek Kościoła. Wydaje mi się, że ten stosunek może i był różny, ale też powiedzmy sobie szczerze, że ja tak uważam, w dużej mierze zależało od zachowania, że tak powiem, samych prezydentów. W momencie, kiedy Bronisław Komorowski przez większość swojej prezydentury robił wrażenie i sprawiał wrażenie tak zwanego umiarkowanego centrysty, umiarkowanego konserwatysty, bo takie wrażenie sprawił, zabiegał o stosunki dobre z Kościołem. Przypomnę, że również występował na Jasnej Górze i spotykał się z biskupami. Co więcej, wydaje się, że z kilkoma
kardynała był nawet zaprzyjaźniony, no niestety wymieniać jego nazwisku, to nie wydaje mi się, żeby stosunek do kościoła en masse był, do niego jakoś specjalnie krytyczny. Co więcej, pokazywał i obrazował to, co jeszcze mamy do czynienia w całym polskim społeczeństwie, zróżnicowanie tego kościoła. Różnica i taka gwałtowna różnica zaczęła się w momencie, kiedy moim zdaniem Bolesław Komorowski porzucił to swoją pozycję umiarkowanego konserwatysty albo umiarkowanego centrysty, tu możemy na ten temat dyskutować, i postanowił z powodów praktycznych, a mianowicie takich, że leżało to w interesie Platformy Obywatelskiej, zmienić swoją pozycję, swój wizerunek i poprzeć dwie rzeczy, które z punktu widzenia Kościoła, zarówno tego, nazwijmy to, bardziej liberalnego, jak i tego bardziej konserwatywnego, wydawały się nie do przyjęcia. Czyli to była kwestia konwencji antyprzemocowej i kwestia ustawy o in vitro. I dopiero w tym momencie, tak naprawdę, kiedy Komorowski poparł obie te rzeczy, nastąpiła zmiana stosunku do niego i oczywiście w tym przypadku ten stosunek był różny do niego i różny do obecnego prezydenta, czyli Andrzeja Dudy. Natomiast no, wydaje mi się, że jeśli tutaj szukamy źródeł i powodów, dlaczego ten stosunek był różny, to nie możemy zauważyć, że po prostu sam Komorowski zmienił swoją dotychczasową postawę. Gdyby on nie zaangażował się zarówno w pierwszą kwestię, jak i w drugą kwestię, to zakładam, że stosunek do niego byłby inny. Ale to jest oczywiście dygresja, nie rzecz fundamentalna w tej naszej dyskusji. W tej naszej dyskusji kwestią najważniejszą jest oczywiście to, gdyby chcieć ująć, skąd się to napięcie bierze między demokracją a kościołem, no bierze się z podstawowej rzeczy, moim zdaniem, czyli z różnicy źródła prawomocności obu tych instytucji. W przypadku kościoła źródło prawomocności jest po prostu słowo Boga. Znaczy kościół czerpie, przynajmniej wierzy w to, że jego źródło władzy, to źródło, które daje mu prawo nauczania i prawo pouczania innych, bierze się z góry. Przychodzi po prostu z od objawienia, z słowa boskiego i spływa, że tak powiem, z nieba, mówiąc symbolicznie. W przypadku demokracji oczywiście tak nie jest. Tak? Znaczy demokracja formuje się w pewien sposób od dołu. Tak? Zależy od tego, że ludzie się razem umawiają co do pewnych wartości, do pewnych reguł. Idealny model, taki jaki można by zakładać, jaki zakładało wielu myślicieli kościelnych, polegałby na tym, że to co od dołu i to co od góry w pewnych punktach się zbiega ze sobą, czyli istnieją pewne wartości wspólne, niepodważalne, które pozwalają funkcjonować z jednej strony społeczeństwu demokratycznemu, z drugiej strony cywilizacji, którą można by uznać za cywilizację chrześcijańską. Taką wartością na przykład byłaby, nie wiem, godność człowieka, taką wartością byłoby na przykład godność ludzkiego sumienia, taką wartością byłyby pewne powszechnie obowiązujące prawa. Tak wyglądałoby to w modelu idealnym. No ale rzeczywistość nie zawsze chce dostosować się do modeli idealnych i ten model idealny się rozpada w momencie, kiedy się okaże, że duża część społeczeństwa demokratycznego w zupełnie inny sposób definiuje te podstawowe wartości, niż robi to Kościół w oparciu o źródła tradycji i o objawienie, które zostało mu dane jego zdaniem z góry. I stąd dochodzi do sytuacji napięcia, konfliktów, które są moim zdaniem wbudowane w samą tą strukturę, czyli w samą tą sytuację, gdzie dwa ośrodki, dwie instytucje, dwa ośrodki władzy powołują się na innego rodzaju umocowanie, innego rodzaju uzasadnienie, innego rodzaju źródła. I różnica też polega na tym, że Kościół, jak wiadomo, trwał i funkcjonował w bardzo różnych porządkach politycznych. Tak? Zaczął swoją, nazwijmy to, działalność w sytuacji Imperium Rzymskiego do 3, do 4 wieku, czyli do edyktu mediolańskiego, tak naprawdę był prześladowaną mniejszością. Potem przez krótki czas, powiedzmy w IV wieku, był religią tolerowaną. Od końca IV wieku stał się de facto religią panującą, prawda, czyli od Teodozjusza. I praktycznie tę pozycję, czyli tak zwanej religii dominującej, panującej, taką pozycję zachował aż do reformacji. Mówimy o Kościele katolickim, gdzie nastąpiło potem rozejście się na te państwa, które uznawały zwierzchność Kościoła katolickiego i te, które miały władców świeckich, którzy to władcy świeccy, czy władcy, powiedzmy, no, niekatoliccy, tak naprawdę często byli też władcami religijnymi. Paradoks polega na tym, bo to oczywiście się bardzo zmieniło, ale że tak naprawdę ta restrykcyjność reżimów religijnych w krajach protestanckich do wieku XIX często była znacznie surowsza niż to było w państwach katolickich. Wynikało to z tego, że większość ówczesnych ludzi uważało, że nie istnieje coś takiego jak państwo świeckie czy państwo religijnie neutralne. Uważano, że państwo ma
budowany w sobie obowiązek również religijny. Dlaczego? Ponieważ moralność i prawo państwowe musiała być na czymś oparta. Nie była wzięta znikąd, nie była wzięta z tego, że ludzie się na coś umawiali, tylko też pochodziła z góry, pochodziła z tej sfery religijnej. I stąd stąd domniemanie czy pewność, że to uzasadnienie musi czerpać, czy musi pochodzić z czegoś wyższego niż to, co sam człowiek sobie w drodze, czy to ustaw, czy porozumienia nadał. Tak naprawdę ta różnica, że to rozejście nastąpiło, tak gwałtowne rozejście od końca wieku XVIII, wiek XIX to jest moment na zmianę tych napięć, starć tego, czy będzie obowiązywało w większym stopniu prawo świeckie, czy prawo religijne. No przykład Francji, to jest właśnie, można powiedzieć, że teraz tam takiej debaty nie ma, nie dlatego, że jej w ogóle nie ma, tylko że się skończyła pod koniec, na przełomie XIX-XX wieku, prawda? Bardzo ostry spór religijny we Francji, kończył się w wieku XIX, toczył się w wieku XX. On został przegrany, nazwijmy to, przez zwolenników religii czy kościoła, natomiast to nie jest tak, że tego sporu tam nie było. Po prostu się zakończył innym wynikiem niż na razie zakończył się w Polsce. I co wynika z różnic obyczajowości, z innej pozycji kościoła, jest całej masy różnych rzeczy, których tutaj nie ma sensu pewnie mówić, bo trwałoby to bardzo długo. Najkrócej w związku z tym mówiąc, mamy do czynienia z dwoma różnymi źródłami legitymizacji w przypadku kościoła, w przypadku społeczeństwa demokratycznego. I to coś, co sprawia, że te napięcia są tak trudne, znaczy wbudowane w ten układ, to jest właśnie to, że te dwie strony różnie postrzegają podstawowe pojęcia. Na przykład w momencie, kiedy Kościół, przynajmniej się uważa, pogodził się ze współczesnością i ogłosił w czasie Soboru Watykańskiego II deklarację o wolności religijnej, Legitatis Humanae, zadeklarował tam, że w państwie każda wspólnota religijna ma prawo publicznego wyznawania dowolnej religii de facto. Moim zdaniem oznaczało to zerwanie z dotychczasową tradycją, ale nie wchodząc w to, czy to oznaczało zerwanie, czy nie oznaczało zerwania, w tej samym dokumencie Kościół stwierdził, że tym ograniczeniem dla tej swobody wyznania jest przestrzeganie sprawiedliwego porządku społecznego. To jest jedyne zabezpieczenie, czy jedyne ograniczenie w tej swobodzie powszechnej kultu, które zostało wprowadzone w tym dokumencie. No ale problem polega na tym, że w żaden bliższy sposób nie zdefiniowano, na czym polega sprawiedliwy porządek społeczny. I czymś zupełnie innym jest ten sprawiedliwy porządek społeczny w takim wydaniu, załóżmy, jak to na przykład pewnie myśli o nim wspomniany tutaj już na przykład ojciec Tadeusz Rydzyk, prawda? A w zupełnie innym znaczeniu społeczny czy sprawiedliwy porządek społeczny jest takim porządkiem, o którym myślałby na przykład Janusz Palikot, tak? Czyli używamy tych samych wyrazów i tych samych zdań, tylko używamy ich w zupełnie inny sposób i zupełnie co innego przez to rozumiemy. I w związku z tym ta różnica do tego, czy na przykład małżeństwa, czy związki osób tej samej płci, czy to jest wyraz pilnowania i czczenia ludzkiej godności, czy przeciwnie jest to wyraz barbarzyństwa. Tak? W zależności od tego, jak będziemy to postrzegali, dwie strony będą jedna i druga oczywiście uważają, że wyznają sprawiedliwy porządek społeczny, natomiast w tej konkretnej kwestii będą się radykalnie różnili, bo co innego rozumieją przez godność człowieka, ponieważ jedni uważają, że godność człowieka wynika z jego emancypacji, z tego, co człowiek sobie sam nadaje, a drudzy uważają, że godność człowieka jest czymś, co człowiekowi zostało z góry nadane, zadane, jest pewnym wzorcem, do którego musi dążyć, a odejście od tego wzorca oznacza degradację godności człowieka, tak? Więc tak to jest. I na tym poziomie może poprzestanę, bo na pewno będzie więcej okazji, żeby jeszcze powiedzieć, co sam myślę na temat tych różnych pomysłów czy rozwiązań, tylko chciałem powiedzieć tyle. Napięcie między demokracją, czy podejściem, czy społeczeństwem demokratycznym, a społeczeństwem religijnym, czy religią, jest jakby wbudowane w samą istotę tego, o czym mówiłem, czyli źródeł prawomocności. Tak długo, jak Kościół nie zrezygnuje z tego, że jest czymś więcej niż tylko emanacją ludu, tylko jest instytucją, czy zgromadzeniem, czy wspólnotą, która prawo, moralność i prawdę otrzymuje od Boga, czyli z góry, tak długo to napięcie musi być obecne. W innym przypadku mielibyśmy do czynienia po prostu z jakimś luźnym stowarzyszeniem, organizacją, która z pewnością nie byłaby kościołem, a przynajmniej takim kościołem, o jakim można mówić w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.
Dziękuję bardzo. To niewątpliwie jest problem podstawowy, to znaczy problem źródła legitymacji, czy też wizja, można powiedzieć, wertykalna i horyzontalna, prawda, wspólnoty. Tylko tyle, że jest przecież problem, że są kraje, które na dodatek są uważane za bardzo religijne, jak Stany Zjednoczone, gdzie przy bardzo różnych religiach od początku, między innymi również jako bunt przeciwko Europie, przeciwko dominacji, między innymi katolicyzmu, znaleziono formułę w państwie, w którym wszyscy, prawie wszyscy są ludźmi wierzącymi różnych religii, równocześnie znaleziono sposób szukania jednak i dochodzenia do pewnego kompromisu, prawda? I nie mówiąc o tym, że w Europie też u nas to jest typ konfliktu, który równocześnie, jak mi się wydaje, permanentnie podważa równocześnie stabilność demokracji. To jest problem. Znaczy, ja odpowiem od razu, jeśli mogę. Wydaje mi się, że to tak nie jest. Tak. Znaczy, porównajmy sobie, przepraszam, dwóch prezydentów, nieżyjącego Ronalda Reagana i Baracka Obamy. Znaczy, mam wrażenie, że ten podział, o którym my mówimy, to napięcie stale występuje jak najbardziej. No, decyzja Sądu Najwyższego, amerykańskiego Sądu Najwyższego sprzed dwóch miesięcy, która dopuściła, czy uznała, czy zrównała związki osób tej samej płci z małżeństwami, używając tego języka, heteroseksualnymi, to jest po prostu decyzja, która zapadła wskutek pewnej polityki, tak? Znaczy Obama zmienił, dokoptował, bo taka jest reguła, że to prezydent tak naprawdę nominuje sędziów Sądu Najwyższego i pies stosunkiem głosów 5-4 przyszło takie rozumienie, a nie inne. Natomiast no, ten konflikt jest zbudowany, on jest bardzo ostry w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, moim zdaniem, że Amerykanie jakoś lepiej rozstrzygnęli niż to zrobiono w Europie. Stosunek na przykład, czy spór o aborcję, prawda? Toczy się w bardzo ostry sposób dla wielu ludzi, czy sprawia to, że mamy, nie wiem, demonstrację przed klinikami aborcyjnymi, jest spór o to, czy z pieniędzy federalnych można, czy nie można wspomagać Planned Parenthood, czyli tą główną organizację przeprowadzającą aborcję. Także znaczy, chcę powiedzieć tylko tyle. Ten spór między właśnie tym, co uważa się, że jest dane i niepodważalne, a tym społeczeństwem demokratycznym tak samo występuje w Stanach, jak i moim zdaniem w Polsce. I tam nie jest zaraz lepszego patentu. Po prostu jest teraz tak, że w tej chwili z różnych powodów nam strona liberalna jest górą. 10 czy 15 lat temu była górą strona konserwatywna. Natomiast to wcale nie niweluje ostrości sporu. I to nie ma na to, moim zdaniem, już lepszego patentu na jego rozstrzygnięcie niż w Polsce. Dobrze. Ale ja już tak sobie sprawę, że mam troje redaktorów, jednego profesora, teraz drugi pan redaktor z Biegieniem Prasowskim, bardzo proszę. To ja troszkę odbijając się, ale jednak omijając pewne wątki, które już były, zostawiając jedną dyskusję, chciałem powiedzieć to, co jakoś tam sobie przygotowałem w punktach, żeby się zmieścić w pewnym limicie czasowym narzuconym. Trzy takie kwestie teoretyczne, które wydają mi się fundamentalne dla mówienia na ten temat, a później konsekwencje praktyczne. Pierwsza z tych kwestii została już zgodnie, co podkreślam, chociaż z pewną różnicą powiedziana przez Aleksandra Smolera i Pawła Lisickiego, że napięcie będzie zawsze, chociaż spierają się, czy jest w USA, czy nie ma. Ale obaj mówili, że będzie zawsze. Jakby dlatego, że są to sprawy, które są po prostu dla ludzi istotne, bardzo nawet istotne. Religia to jest najgłębszy poziom tożsamości człowieka, na ile ona się przekłada na życie społeczne, publiczne, państwowe. To jest po prostu kwestia, która zawsze będzie dyskutowana, bo zmieniają się te tożsamości. Jakby to o tym nieuchronnym napięciu, ja bym chciał powiedzieć bardzo ciekawymi słowami Krzysztofa Michalskiego. On kiedyś w takim wywiadzie udzielonym Adamowi Leszczyńskiemu do Gazety Wyborczej powiedział, że Kościół musi zawsze jakoś wystawać z porządku doczesnego, czy musi być jakoś niewygodny. Dokładnie to było tak powiedziane. Kościół jest w założeniu instytucją wystającą poza każdy czas. Każdy czas. Instytucją, która chce być niewygodna, która nie pozwala nam poczuć się w domu, u siebie, w czasie, jaki przeżywamy. Bo przecież, jak głosi, jesteśmy nie z tego świata, nie tu jest nasz dom. Kościół nie powinien więc gonić za duchem czasu, czy raczej za tym, co intelektualiści za takiego ducha uważają. Stąd też naturalne napięcie między tym, co Kościół ma do powiedzenia o człowieku, a czasem, w którym to mówi. Więc Kościół musi wystawać. Problem jest, że może wystawać mądrze, może wystawać głupio, może wystawać dobrze, może wystawać źle, z różnego punktu widzenia. Druga kwestia, taka podstawowa teoretyczna, to jednakowoż, pomimo nieustannego napięcia, ja
od dawna głoszę uparcie tezę, że Kościół i demokracja potrzebują siebie nawzajem. Dlatego, że z jednej strony Kościół potrzebuje demokracji, bo potrzebuje wolności. Przede wszystkim wolności głoszenia i praktykowania religii potrzebuje po to, żeby móc pełnić swoją misję. A z drugiej strony demokracja potrzebuje Kościoła, bo potrzebuje wartości. Potrzebuje ludzi, którzy potrafią być wolni. Bo nie wystarczy być wyzwolonym, żeby być w pełni wolnym. Znaczy to bycie wyzwolonym to jest dopiero początek wolności. Trzeba umieć być wolnym, trzeba umieć wybierać, wedle jakich kryteriów, wedle jakichś wartości. No i pomimo różnych pomysłów w historii ludzkości, no wciąż nie wymyślono lepszych instytucji, pomimo wielu ich słabości, jak religia, rodzina i szkoła, które tego wybierania, które tych wartości uczą. Czyli krótko mówiąc, religia jest dla demokracji bardzo ważnym źródłem kapitału społecznego. Bardziej praktycznie, żeby to powiedzieć, na przykład, kiedy organizowaliśmy taka duża koalicja środowisk katolickich i chrześcijańskich, właściwie to ekumeniczne wydarzenie, zjazd Nieźnieński w 2012 roku na temat roli chrześcijan w społeczeństwie obywatelskim. Tam pisaliśmy w deklaracji programowej właśnie o tym, że niezbędne dla budowania wspólnego dobra na naszym kontynencie jest uznanie publicznego charakteru religii i jej niezastąpionej roli jako źródła kapitału społecznego, jako nauczyciela wartości, które są fundamentem wolnego społeczeństwa, takich jak uczciwość, prawdomówność, gotowość do trzymywania umów, ofiarność, bezinteresowność, skłonność do poświęceń, obowiązkowość, pracowitość, szacunek wzajemny, poszanowanie godności innych, szacunek dla różnorodności, solidarność, umiejętność dialogu i zawierania kompromisów przy zachowaniu własnej tożsamości. Zresztą traktowaliśmy to jako pewną próbę zoparycjonalizowania, rozpisania na wartości tego, co jest w preambule polskiej konstytucji. Jak wiadomo, opisanej zasadniczo przez Stefana Wikanowicza, podrzuconej politycznie przez Tadeusza Mazowieckiego i przeprowadzonej skutecznie. Zatem religia w ogóle jako źródło kapitału społecznego niezbędnego dla funkcjonowania demokracji. I trzecia rzecz, teoretycznie bardzo istotna, że byłoby nieporozumieniem, jak sądzę, gdybyśmy w dyskusji na temat Kościoła demokracja teraz skupili się tylko na relacji Kościół-Państwo. Bo poza relacją, poza wymiarem życia państwowego jest życie publiczne. To na przykład na sali jest Sławomir Sowiński, autor bardzo ważnej książki Boskie Cesarskie Publiczne, podkreślające, że pomiędzy tym, co prywatne, państwowe, jest sfera publiczna, w której dokonuje się konkurencja, spór. I tam jest bardzo ważne miejsce dla religii. I tak jak w USA, między panem pewien spór, mi się wydaje, że spór w USA, trzeba już tam nie przypominać, to jest spory toczą się zasadniczo na poziomie obecności religii, roli religii w życiu państwowym, o tym, jak co do tego, jak wysoki ma być mur separacji między kościołami a państwem, gdzie ma stać, czy tu, czy go przesunąć w tą, czy w tamtą stronę. Natomiast poza wszelką dyskusją jest duża obecność religii w życiu publicznym. Zarówno prezydent Barack Obama, jak i prezydent Ronald Reagan, obydwaj przywołani, będą publicznie się modlić, będą apelować do swoich obywateli o modlitwę, no, bo to jest ważny wymiar życia społecznego, publicznego tego społeczeństwa. I ja tak rozumiem nauczanie społeczne Kościoła, że właśnie obecnie rolą religii jest taka silna obecność w życiu publicznym, także silna obecność argumentów uzasadnianych religijnie. Natomiast świadomie w teorii Kościół ogranicza się w swojej obecności, powinien ograniczyć w swojej obecności w życiu politycznym państwowym, no bo po Soborze Watykańskim II, którego 50-lecie obchodzimy, jakby już nie państwo chrześcijańskie jest celem doczesnym Kościoła, ale przesycenie życia społecznego wartościami ewangelicznymi, które musi się dokonywać bardziej od dołu. Zresztą tak mówią zasady nauczania społecznego Kościoła, takie jest też zresztą przekonanie większości Polaków, co wydaje mi bardzo istotne, bo niezmiennie od bardzo wielu lat mamy bardzo wysoką akceptację dla publicznej obecności religii i bardzo niską, bardzo wysoką dezaprobatę wobec jakby wtrącania się instytucji kościelnych w kwestie ustawowe, no, polityki w takim sensie stricte, czyli
spraw państwowych. Czy chodzi w sumie zatem o to, żeby Kościół był uniwersalny, katolicki, a nie partykularny, ale to on sam się ogranicza. Nie ograniczenia ustawowe są mu narzucane, tylko on sam się ogranicza po to, żeby nie wdawać się w spory partyjne, być wiarygodnym. To jest teoria. A teraz praktycznie. Weźmy dwa przykłady in vitro i uchodźcy. Czy wyobrażają sobie Państwo debatę o uchodźcach bez argumentów uzasadnianych religijnie, bez przywoływania mgłości bliźniego? No, teoretycznie można ją sobie wyobrazić, ale o ileż ona byłaby uboższa, o ileż ona byłaby płytsza, byłaby wręcz kulawa. Czyli ta dyskusja o uchodźcach pokazuje, jak bardzo społeczny, publiczny głos Kościoła w sprawach dotyczących życia społecznego jest potrzebny, a wręcz niezbędny. Bo przecież nawet Gazeta Wyborcza zaczęła rozliczać księży po nazwiskach z wierności papieżowi w tej sprawie, prawda? Czy są już, czy jeszcze nie heretykami. Dlaczego zatem mamy tak, że środowiska liberalne akceptują głos Kościoła w sprawach uchodźców, nie akceptują w sprawach aborcji czy in vitro? Dlaczego jest tak, że środowiska konserwatywne akceptują głos Kościoła w sprawach aborcji czy in vitro, a nie akceptują w sprawach uchodźców? Oczywiście najczęściej pewnie odpowiedź jest taka, bo każdy lubi to, jak Kościół głosi to, co jemu się podoba. No, każdy z nas ma taką skłonność, że uważa swoje racje za jedynie albo najbardziej słuszne, więc jak ktoś inny tak głosi, to się zgadza. Ale jakby co by mnie specjalnie nie raziło w przypadku liberałów, którzy najczęściej nie powołują się na swój katolicyzm, a w przypadku konserwatystów to mnie razi, bo oni najczęściej na swój katolicyzm się powołują, a to dowodzi, że tak jak to rozumiem, są najpierw konserwatystami, dopiero później katolikami. Traktują katolicyzm jako takie dodatkowe uzasadnienie, wzmocnienie swojego światopoglądu, a więc instrumentalnie. Podczas gdy w moim rozumieniu tożsamość religijna jest najgłębsza, najważniejsza, pierwotna, dopiero na tym można nabudować różne światopoglądowe opcje. Ale różnicę między tymi dwoma kwestiami można pokazać jeszcze inaczej. To wydaje mi się klucz tego, co chcę powiedzieć, że jedna z tych kwestii dotyczy rozwiązań prawnych, to znaczy ustawowego nacisku odgórnego na kształt państwa, oczywiście myślę o in vitro. Druga kwestia dotyczy formowania postaw społecznych, aksjologicznego nacisku oddolnego. Ale żeby to zweryfikować, to jeszcze trzeba by mieć z taką sytuacją do czynienia, w której Kościół wspierałby jakieś prawne rozwiązania w kwestii uchodźców. Czy wtedy byśmy też mieli to samo zróżnicowanie między postawami środowisk liberalnych czy prawnych? Ja nie mam z tym wielkiego problemu, bo uważam jakby generalnie teoretyczne stanowisko w tych sprawach za uzasadnione, prezentowane przez biskupów, natomiast zupełnie mylną strategię działania publicznego w sprawie in vitro. Długo można by tu mówić o tych błędach. Przede wszystkim jest to, że ona pokazuje zbytnie skoncentrowanie episkopatu na rozwiązaniach ustawowych, bo in vitro było w Polsce dostępne, obecne publicznie od 20 lat, a w dyskursie episkopalnym to w ogóle nie istniało, chociaż katoliccy eksperci na ten problem wskazywali. Dyskusja na poziomie episkopatu pojawiła się dopiero wtedy, kiedy w 2007 roku ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz, nowa, świeżo obsadzona w funkcji ministra zdrowia, pierwsza rzuciła pomysł refundowania z budżetu państwa za zabiegi in vitro. Czyli dopiero jak pojawiło się rozwiązanie ustawowe, biskupi w PRL weszli i tą linię kontynuowali bardzo niemądrze aż do uchwalenia ustawy. Zatem podsumowując, mam wrażenie w Polsce dobry, teoretyczny model relacji Kościół-Państwo, nieprzestrzegany w praktyce często i z powodów leżących po stronie Kościoła i po stronie państwa, czy też różnych jego przedstawicieli. Natomiast nie mamy wciąż nawet teoretycznie dobrego modelu relacji Kościół-społeczeństwa. On jest moim zdaniem dużo ważniejszy dla opisania roli Kościoła w demokracji. Dziękuję bardzo. Na uwagę prowokacyjną. Się tutaj mieliśmy inną debatę, podobny temat i był inny redaktor. Nie żart do obecnych, który jak wygłosiłem tezę, która była bardzo podobna do tego, o czym Pan mówił, to znaczy, że gdzieś tam od fundamentów demokracji, czy na forze oczywistą, są wartości religijne i równocześnie posługiwałem się paradoksem Beckenfardego czy Rickera, że równocześnie demokracja w jakimś sensie rozmywa, podmywa, podważa te wartości. To
on odpowiedział w sposób, który mnie zaskoczył, bo mówił o kraju, który ja dobrze znam, a wartości republikańskie francuskie, no, które też można by wprowadzić. Wartości religijne po pierwsze, poza tym z nimi może nie jest najlepiej, ale jest jednak inny argument, czy rzeczywiście tak jest konieczne. Mamy przykład Chin i Japonii na przykład, gdzie dyscyplina społeczna, gdzie pewne wartości, które są wysoko cenione, mają zupełnie inne źródło, gdzie trudno mówić konfucjanizm, trudno porównywać z wiarą w takim sensie, w jakim rozumiemy w Europie. Czy to nie jest tak, że to jest kulturowo zdeterminowane, że to jest w ramach kultury europejskiej, że religia jest tam gdzieś u podstaw demokracji, ale wcale nie jest to w żadnym wypadku ani nieuchronne, ani też konieczne. Pytanie. Nie, to nie myślę, że... Teraz pana profesora poprosimy o zabranie głosu, będziemy szanowali. Będziemy szanowali wolę Dominika Korzosty, żeby zamknąć dyskusję, a nie otwierać ją. Otworzyć dyskusję, zamknąć otwieranie dyskusji. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tytuł jest bardzo ciekawy, bo to nie jest tylko Kościół wobec demokracji, ale też granice akceptacji i odmowy. Ja się zajmuję tak świadomie tą problematyką chyba od 40 lat. I mam wrażenie, że sposoby rozwiązania tej relacji w Polsce jest dość szczególny. Powiedziałbym, że jest bardzo nawet inny niż gdzie indziej i często jestem pytany o to, dlaczego w Polsce jest inaczej i mam pewne swoje odpowiedzi, z którymi korzystając z okazji chciałbym się z Państwem podzielić, z pełną świadomością, że wybieram tylko ogromną cząsteczkę z możliwych różnych odpowiedzi, bo sam moje myślenie też się zmieniało na ten temat. Dzisiaj wygląda w ten sposób, żeby dla krótkości i jasności to moje dzisiejsze stanowisko sobie ująłem cztery tezy, które wydaje mi się trochę tłumaczą tę polską specyfikę. Jest to w dużym stopniu związane z tym, że ja od przynajmniej 10 lat bardzo bacznie i zawodowo i zajmuję się kościołami, religiami w Stanach Zjednoczonych i w Azji. I tam te rozwiązania są, wydaje mi się, bardzo interesujące. Natomiast w Polsce, no właśnie, jest troszkę inaczej i spróbuję to nazwać. Dlaczego tak? Na Soborze, pierwsza teza. Na Soborze Watykańskim II Kościół katolicki zabrał głos w sprawie demokracji i pluralizmu kulturowego i teologicznego. Decydujące są dwa pojęcia użyte przez papieża, który ten Sobór zwołał. Jan 23 mówił o potrzebie aggiornamento, czyli o konieczności dostosowania doktryny i praktyki Kościoła do zmieniających się warunków, w jakich żyją katolicy, to znaczy, że akurat ten papież bardzo mocno odczuwał, że tego Kościół wcześniej nie robił, stąd ten apel, oraz mówił o znakach czasu, czyli o umiejętności odczytywania wyzwań stojących przed Kościołem. Też rozumiem w przeświadczeniu, że tego wcześniej nie robił. I sądzę, że doświadczenia II wojny światowej, zwłaszcza Holokaustu, było dla Jana 23 właśnie takim znakiem. I tutaj mam na myśli jego spotkania z Julesem Izaakiem i szok, jaki Jan 23 przeżył wobec tezy bardzo dobrze udokumentowanej o nauczaniu pogardy przez wieki, jakie było udziałem Kościoła. Jednym z najważniejszych wyznaczników tej nowej postawy była uznana autonomia rzeczywistości ziemskiej. Paradygmatyczne dla tej nowej postawy okazały się dwie deklaracje soborowe. Jedna o wolności religijnej, wspomniana już przez Pawła Lisickiego, Dignitatis Humanae, która w centrum postawiła godność człowieka i wolność sumienia. A druga, równie ważna w moim przekonaniu, to jest deklaracja o stosunku katolicyzmu do innych religii,
Nostra Aetate, w której po raz pierwszy w historii Kościół odniósł się pozytywnie do innych dróg do Boga. Oba dokumenty nie bez racji nazwano przewrotem kopernikańskim teologii katolickiej. To jest wyrażenie Jacques'a Dupuy, jednego z najbardziej wytrwałych komentatorów tego dokumentu. Druga teza. Recepcja tych dokumentów w Polsce to interesujący przykład wybiórczej adaptacji doktryny kościelnej w różnych okresach. W latach 60. i 70. były one po prostu przemilczane, gdyż uwaga Kościoła kierowanego twardą ręką kardynała Stefana Wyszyńskiego była skierowana na przeżycie i konfrontację z PRL-em. Ta konfrontacja okazała się dla Kościoła zwycięska, głównie dzięki sile katolicyzmu ludowego i masowego. Wtedy ważniejsze od sumienia indywidualnego i dialogu z innymi wyznaniami czy religiami okazała się siła płynąca z jedności. Nie bez racji mówi się o niechęci Wyszyńskiego do intelektualistów próbujących nawiązać dialog ze współczesnością. Tutaj dowodów tej niechęci jest sporo. Myślę, że i Tadeusz Mazowiecki, i Stefan Wilkanowicz, i Stefan Stróżewski, Świerowskiego, tak, mieliby dużo do opowiadania. Dobrze, trzecia teza. Nową cezurę w recepcji Watykanum II przynosi rok 78 i wybór kardynała Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową. Wtedy szczególną karierę robi przypomnienie wielokulturowego i wieloreligijnego dziedzictwa Jagiellonów, którego Jan Paweł II czuł się spadkobiercą i kontynuatorem. Zmiana systemu w 1989 roku w Polsce oznaczała powrót do tego pluralizmu. Stąd waga i znaczenie spotkań polskiego papieża ze wspólnotami żydowskimi i muzułmańskimi w Polsce i zwłaszcza na świecie. Emblematyczne, wręcz ikoniczne stały się spotkania z młodymi muzułmanami, to dzisiaj nabiera szczególnej aktualności, w Casablance w 1985 roku. To było zupełnie nadzwyczajne spotkanie. Rok później w synagodze rzymskiej, też ważne spotkanie. Wreszcie w 1986 roku międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu, które no, zupełnie przewartościowało i zmieniło stosunek wielu wyznawców innych religii do katolicyzmu. I to zdjęcie czy obraz papieża modlącego się z wyznawcami innych religii sprawiło, że Nostra Aetate zyskała po prostu konkretną ilustrację. To nie był tylko dokument gdzieś tam studiowany przez teologów, ale nagle katolicy zobaczyli, że to jest naprawdę możliwe, że Bóg i Jego wolą jest to, żeby ludzie różnymi ścieżkami do Niego podążali. I również ważne, wydaje mi się, było spotkanie pierwsze w historii papiestwa Jana Pawła II ze wspólnotą muzułmańską w Damaszku w 2001 roku. I teksty, co dla mnie jest na użytek tego spotkania, sobie je przeczytałem, muszę Państwu powiedzieć, że są poruszające. Dziwi mnie, że nawet na stronie watykańskiej, zważywszy ilość Polaków pracujących w Watykanie, akurat te teksty nie są obecne w wersji polskiej. I czwarta, ostatnia moja teza, najbardziej odnosząca się do współczesności, do naszej dzisiejszej debaty tutaj. W ostatnich latach w polskim kościele katolickim dokonuje się podkreślanie granic akceptacji i zaznaczanie linii demarkacyjnych, których katolikowi przekraczać nie wolno. Nie mam z tym problemu. Natomiast budzi mój sprzeciw upolitycznienie tych kwestii, które Kościół traktuje jako wiążące nie tylko dla katolików, ale i dla wszystkich obywateli. Tutaj o tym napomknął Aleksander Smolar. Wykorzystuje do tego swój autorytet, który jest związany z historycznymi splotami katolicyzmu z dziejami Polski, zwłaszcza z doświadczeniami ostatniego półwiecza.
Dlatego wspomniałem o moim 40-leciu. Inaczej był postrzegany Kościół w latach 70., inaczej w 80., 90., inaczej dzisiaj. Niby mówimy o religii, mówimy o Kościele, używamy tych samych słów, ale mamy do czynienia z kompletnie inną rzeczywistością polityczną i religijną również. Jak mi się wydaje, Kościół tak jednoznacznie, wiążąc się z polityką, odchodzi od zasad wypracowanych z trudem w czasie Soboru Watykańskiego II już 50 lat temu, ale też od nauczania Jana Pawła II. To upolitycznienie katolicyzmu uważam za jego największy problem w dzisiejszej Polsce i tragedię. Nie boję się tego powiedzieć. I jednocześnie za najważniejszy hamulec zmian demokratycznych w naszym kraju. Po prostu Kościół, że przywołam Barbarę Stanosz, rzadko w debacie o Kościele przywoływany, domaga się szczególnych praw, a nie bycia jednym z uczestników debaty politycznej. Uważam, że w tym sensie polski kazus, case study, jakim jest Polska, stanowi pewną patologię w globalnym świecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani redaktor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo serdecznie. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Pozwolę sobie, zanim przejdę do właściwej części wystąpienia, które troszkę prowokacyjnie zatytułowałam Przeciw polityce chrześcijańskiej. Taki zresztą jest też tytuł tekstu, który wspólnie z naszym sekretarzem redakcji przygotowywałam dla Centrum Myśli Jana Pawła II przed właśnie dziedzińcem dialogu. Prowokacyjnie dlatego, że przyjęłam taką zasadę, żeby krytycznie przyglądać się temu, czego jest za dużo, a uważam, że chrześcijańskiej polityki jest nieco za dużo, a może być jej jeszcze więcej, i dobrze mówić o tym, czego jest za mało. I postaram się oczywiście tę tezę, argumenty dostosować do siły tezy. Mam nadzieję, że mi się to uda. Natomiast chciałam zacząć od kilku drobiazgów w nawiązaniu do poprzednich głosów, bo potem zapewne Państwo otrzymają głos i pewnie pozostali paneliści. Pan Aleksander Zmora przywołał cytat z arcybiskupa Michalika, słynny już. Otóż podczas konferencji w Tomaszowicach, która odbywa się od 15 lat na temat roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej organizowanej przez biskupa Pieronka, prowadziłam panel o godności. Tam było jedno z pytań następujące. Stał człowiek i mówi tak. Wyobraźmy sobie scenariusz za 20 lat, kiedy muzułmanie żyjący w Europie przyjmą demokrację i jakby się zdemokratyzują, mówiąc tak potocznie. Oto będą wybory do Europarlamentu i będziemy głosować albo na islamską demokrację, albo na chrześcijańską demokrację, albo na ateistyczną demokrację. Tak jak dzisiaj przywykliśmy do istnienia hadecji, czyli chrześcijańskiej demokracji, o czym będę jeszcze mówić, nawiązując do tego tytułu, no to pytanie, czy istnienie partii, na przykład islamskiej demokracji, nawet jeżeli ta partia będzie miała słuszne punkty programu, czy sam fakt jakby jej odwoływania się do tożsamości religijnej bardzo określonej dla ludzi niereligijnych albo wyznawców innych religii nie będzie jakby źródłem już dodatkowych podziałów utrudniających po prostu realizację dobra wspólnego czy jakichś wspólnych celów społecznych, o które, jak sądzę, chodzi w polityce. Druga rzecz, drugi drobiazg, nawiązując do pierwszej wypowiedzi Pawła Lisickiego, która mnie szalenie zainspirowała do różnych myśli. Zaczynając od różnicy zmiany postawy episkopatu wobec byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ja zrozumiałam te słowa tak, że poniekąd sobie zasłużył na tę zmianę, bo się przesunął z centrum na lewo, nie wiem jak to zdefiniować, ponieważ przesunął się z tej pozycji centrowej. Oczywiście to, czy się przesunął, to jest moim zdaniem problematyczne, bo przecież znamy z Wielkiej Brytanii na przykład konserwatywną argumentację za związkami partnerskimi, czy konserwatywną argumentację za płcią kulturową. Ale tutaj tkwi takie założenie, że właściwie jedynym słusznym katolickim stanowiskiem jest takie stanowisko umiarkowano-centrowe albo umiarkowano-konserwatywne, w każdym razie to, co od centrum na prawo. Tutaj siedzi pan profesor Andrzej Kriszke, z którym kiedyś do miesięcznika Znak miałam zaszczyt robić rozmowę pod tytułem Obciąć lewe skrzydło, która bardzo dobrze pokazywała, jak ten proces historyczny w Polsce się ułożył i jak problematyczne jest właśnie patrzenie na katolicyzm w perspektywie lewicowości, to co próbuje robić na przykład Kikowski Kontakt.
I dwa jeszcze drobiazgi. Deklaracja o wolności religijnej, tak jak ja ją rozumiem też, poza tymi przełomowymi akcentami, które wniosła, wniosła także jakby refleksję nad wolnością od religii, o czym mówił również Benedykt XVI, że ta jakby wolność od religii, wolność powiedzenia religii nie, jest w gruncie rzeczy fundamentalnym też prawem religijnym ludzi wierzących i jakby podstawowym prawem relacji człowieka z Bogiem. Natomiast wydaje mi się, że czym jest sprawiedliwy porządek społeczny, o tym mówił chociażby Paweł VI, mówiąc, że tą perspektywą zaangażowania społecznego katolików jest budowanie sprawiedliwego porządku społecznego, czyli porządku, w którym może rozwijać się każdy człowiek i w każdym z właściwych osobie ludzkich wymiarów. I to są ramy, przynajmniej mojego myślenia o tym, czym jest jakby zaangażowanie obywatelskie i porządek społeczny. Wracając do tezy. Już idąc za tradycją poprzednich panelistów, zacznę od takiego wątku nieco historycznego. Otóż wydaje mi się, że wśród chrześcijan problemy polityczne pojawiły się na skutek odsuwającej się w czasie perspektywy ponownego przyjścia Chrystusa. To, co wiemy na temat początków, tak jak to interpretujemy przynajmniej według jednej z interpretacji, tak długo jak panowało w pierwszych gminach chrześcijańskich przekonanie o rychłym końcu czasów, właściwie członkowie pierwszych wspólnot byli wobec instytucji politycznych zupełnie obojętni, a podziały polityczne nie miały znaczenia, jak pisał święty Paweł. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Chrześcijaństwo realizowało się po prostu we wzajemnych relacjach, w noszeniu brzemion i tak dalej. Niemniej, wraz z wygaszaniem tych pierwotnych eschatologicznych intuicji, następowała instytucjonalizacja przejawów wiary, o czym także mówił Paweł Lisicki, a wraz z nią wyłonił się problem stosunku chrześcijan do instytucji świeckich, władzy i polityki. Istnieją i właściwie wyłoniły się dwie jakby przeciwstawne ewangeliczne tropy, w których chrześcijanie upatrują w tym kontekście podpowiedzi, jaki ten stosunek powinien być. Jeden mówi o separacji religii i polityki. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Mateusz 22-21. Drugi natomiast wskazuje na powiązanie tych sfer. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu, list do Rzymian 13:1-2. A to też jest ten wątek, o którym mówił Paweł Lisicki. Podczas gdy pierwsza postawa do pewnego stopnia bagatelizuje ziemską władzę, odpowiadając właśnie tym eschatologiczno-mesjańskim intuicjom, to druga pozwala wskazać na Kościół jako doczesnego reprezentanta władzy boskiej. Zgadzam się, właściwie tu się chyba wszyscy zgadzamy co do tego, że zestawienie religii i polityki rzadko kiedy funkcjonuje w oparciu o taką formę wzajemnego szacunku i uznania, które pociągałyby za sobą zasadę nieingerencji. Potwierdza to nie tylko historia, ale też właśnie obecna sytuacja w Polsce. Raczej każdy z tych dwóch elementów walczy o podporządkowanie sobie drugiego. I z tym także mamy nieustannie do czynienia w Polsce, właściwie w każdej konfiguracji politycznej. Albo instrumentalnie wykorzystuje się religię do celów politycznych, albo polityka staje się sferą, poprzez którą usiłuje się dyscyplinować wiernych. I to, jak sądzę, wyjaśnia, dlaczego niektórzy politycy raz mówią, ci sami politycy w jednych sprawach, nawiązując do Zbyszka, mówią zgodnie z nauczaniem episkopatu, a w innych sprawach, jak na przykład w kwestii uchodźców, mówią zupełnie inaczej. Tutaj między innymi powołuje się na wywiad w Tygodniku Powszechnym z Jarosławem Gowinem. Tu już nie będę cytować, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu, ale myślę, każdy może do tego wywiadu sięgnąć. W efekcie powstaje upolityczniona religia albo religijna polityka. W obydwu przypadkach jest to droga na skróty, w moim odczuciu, która zamiast szukać rozwiązań o jak najszerszej korzyści społecznej, rozgrywa religijne partykularyzmy jednej grupy przeciwko drugiej, albo zamiast uwrażliwiać i informować sumienia wiernych, działa na rzecz ich prawnej i instytucjonalnej zależności. W tym kontekście mnie przynajmniej przychodzą na myśl słowa Tadeusza Mazowieckiego, który na zachętę Helmuta Kohla do budowania w Polsce chadecji na wzór niemieckiej CDU odpowiedział: jestem chrześcijaninem i demokratą, ale nie jestem chrześcijańskim demokratą. Te słowa też przywołuje Andrzej Brzeziecki w wydanej niedawno biografii Mazowieckiego. Dodawał przy tym, że nie ma jego zdaniem katolickiej polityki, ale jest chrześcijańska odpowiedzialność w polityce i poza nią. I moim zdaniem tego należałoby się trzymać.
I to jakby jest ta perspektywa, w której chciałabym, żeby ta moja prowokacyjna teza przeciw chrześcijańskiej polityce była oczywiście czytana. Czym zatem różni się chrześcijańska odpowiedzialność od chrześcijańskiej polityki? Przede wszystkim tym, że upatruje wartość nie w przymusie, ale w dobrowolności, owym prawie do wolności od religii, również wolności od religii dla innych obywateli i dla mnie samej w tych obszarach, w którym tą wolność chciałabym uzyskać. Zasad Ewangelii nie sposób zadekretować. Postawy miłosierdzia, troski, ubóstwa żyją dzięki sile dobrowolnego świadectwa, posiadają moc zarażania innych, ale nie roszczą sobie pretensji do powszechnej obowiązywalności. Postawy te przynależą do przestrzeni wolności, a nie prawa. Co więcej, jakby jest potworny kłopot, kiedy próbuje się je zadekretować. Po soborowi papieże wyraźnie podkreślają, że kwestie społeczne i Ewangelia są nierozłączne. Oznacza to, że chrześcijańska wizja życia nie wyczerpuje się w powszechnie rozpoznawanych normach rozumu. Nie da się jej zamknąć w ramach humanistycznej etyki, mimo że ważna część chrześcijańskiej normatywności, na przykład ta, która znajduje swój wyraz w prawach człowieka, zakorzeniona jest w uniwersalnym idiomie rozumu. Jednak ta właśnie część stanowi wspólny dorobek chrześcijan i tych wszystkich tradycji, które swoje zasady wywodzą z innych źródeł. O odrębności chrześcijańskiej tożsamości w moim odczuciu decyduje natomiast ów naddatek. To, co tutaj ja bym nawiązała do tego cytatu z Krzysztofa Michalskiego, bo ja ten naddatek, to, że Kościół musi wystawać, ja zawsze to rozumiałam jako ten właśnie naddatek, który nie wynika z tego powszechnie rozpoznawanego idiomu rozumu, który da się zadeklarować w postaci obowiązujących nas wszystkich praw człowieka. O odrębności chrześcijańskiej tożsamości decyduje natomiast ów naddatek, który nie jest prostą konsekwencją powszechnie rozpoznanych i uznanych zasad rozumu. Dlatego wyróżniające chrześcijan zasady działania nie zawsze powinny być przedstawiane jako konieczne roszczenia obejmujące wszystkich ludzi i określające oczywiste przesłanki w procesie stanowienia prawa. Mogą być natomiast widziane i przedstawiane w debacie publicznej również przez polityków jako wkład, który chrześcijanie mogą wnieść do wspólnego dziedzictwa, ale wkład, który musi być na dobrowolnej zasadzie rozpoznany przez innych i przyjęty, by z czasem stać się integralną częścią tego wspólnego dziedzictwa. I takie procesy zachodziły, jak rozumiem, na przykład w perspektywie tworzenia Unii Europejskiej po II wojnie światowej. To był ten wkład, ten ów naddatek, który też chrześcijańscy politycy wnieśli do rozumienia tego, czym jest Europa, czym może być Europa i co się urzeczywistniło potem także jako proces polityczny. Jeśli hermeneutyczna praca związana z rozpoznaniem źródeł i klasyfikacją rodzaju norm jest ciągłym procesem budującym podłoże naszej kultury, wówczas chrześcijanie, podobnie jak wszyscy inni uczestnicy kultury, stają każdorazowo wobec dylematu. Przedstawiać swoje stanowisko i wynikające z niego roszczenia prawne w kategoriach uniwersalnego prawa rozumu, tak jak w każdej prawie debacie jest taka strategia przyjmowana, czy to in vitro, czy w innych debatach, czy też jako rozumne zasady budowane na gruncie określonej tożsamości, na przykład chrześcijańskiej. Chodzi tu właśnie o konkretne rozstrzygnięcia. Czy zakaz rozwodów wynika z uniwersalnych zasad rozumu i w związku z tym może być przedstawiany jako powszechne roszczenie, czy też jest on raczej wewnętrzną normą religijną obowiązującą na przykład chrześcijan i wprawdzie nie przeciwstawiającą się rozumowi, bo jest także normą racjonalną, ale nie zawierającą w sobie takiego oczywistego roszczenia do powszechności. Co z małżeństwami homoseksualnymi, procedurą zapłodnienia pozaustrojowego, nakazem rytualnego uboju lub powstrzymywaniem się od jedzenia mięsa, by odwołać się także do zasad formułowanych na gruncie innych tradycji religijnych. Nie sugeruję, że właśnie te wypowiedzi wypracowywane na gruncie różnych tradycji religijnych lub świeckie normy nie mogą być przekuwane w obowiązujące wszystkich obywateli prawo stanowione. Wręcz przeciwnie, to jest bogactwo demokracji, że tych źródeł norm i praw, tych źródeł argumentacji może być wiele. Mogą być włączane w system prawny, ale trzeba budować wokół nich pewien konsensus kulturowy. W związku z tym chrześcijanie, moim zdaniem, zwłaszcza chrześcijanie w Polsce, powinni mieć świadomość i warto tą świadomość pogłębiać, że polityka jest tylko jedną z dróg budowania społecznego pokoju i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Nadużywanie środków silnych, tych środków politycznych, jest z jednej strony problematyczne w odniesieniu do tej zasady dobrowolności przyjęcia chrześcijańskiej drogi życia, ale prowadzi także do wspomnianej już instrumentalizacji chrześcijańskiej wizji, zawężania jej do takiego jakby takiego partykularnego ujęcia, od czego wyszłam, nawiązując do słów Pawła Lisickiego. Po drugie,
Zbyt często chrześcijańskie racje przedstawiane są wyłącznie w kategoriach prawa naturalnego, traktowanego jako uniwersalne, powszechne prawo rozumu. Trzeba pamiętać o konsekwencjach takiego działania. Kiedy przegrywamy debatę toczoną w imię racji rozumu powszechnego, tak jak przegrana została debata o płeć kulturową, osłabieniu ulega również wewnętrzny autorytet obowiązujący dotąd w ramach wspólnoty wiary. I z tej konsekwencji należy po prostu sobie zdawać sprawę. Tymczasem paradoksalnie siła danej wizji w publicznej debacie mogłaby być bardziej przekonująca, gdyby przedstawiać ją jako element chrześcijańskiej wrażliwości, który może pogłębiać powszechny sposób rozumienia danego zjawiska i wzbogacać wspólne dziedzictwo o nowe wątki. Dlatego szukając jednak źródeł łagodzenia tego napięcia, tak, bo ja uważam, że naszym zadaniem jest szukanie sposobów łagodzenia tego napięcia, jednym ze sposobów jest właśnie droga chrześcijańskiej odpowiedzialności, taka jaka ujawniła się chociażby jako postawa obywatelska również chrześcijan w stosunku do zjawiska uchodźstwa. Ja jestem jakby osobiście bardzo dumna z tych głosów również chrześcijan w debacie publicznej. To nie tylko droga właśnie pozwalająca unikać pewnych pułapek, jakie niosą zarówno upolityczniona religia, jak i religijna polityka, to również możliwość zrównoważenia i ożywienia dominującego dziś w Polsce instytucjonalnego wizerunku religii chrześcijańskiej, o burzliwą, bo przełamującą zastane struktury i tożsamości energię płynącą nie z zapisów prawnych, ale z obietnicy Ewangelii. Chciałabym to jeszcze porozwijać, ale może na to już zostanie czas podczas dyskusji. Dziękuję serdecznie za uwagę.